Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was do Muszyny, do jakże pięknego parku za Popradzie oraz tam za mną znajduje się mikrowieża widokowa, a także park sensoryczny. Według badań Polacy coraz rzadziej zdradzają. Z czym to jest może związane? Oczywiście z czasem. Mamy coraz mniej czasu na to, by poświęcić jeszcze swoją uwagę i uważność osobie trzeciej. Praca i obowiązki zajmuje nam tyle czasu, że czasami brakuje nam go dla naszej własnej rodziny, a co dopiero jeszcze dla osoby trzeciej. W związku z tym chciałabym się odwołać dzisiaj do myśli, czy warto wybaczyć drugiej połowie zdradę. Chcę Wam powiedzieć, że ani zdrada, ani tym bardziej romans nie są tym, co tak naprawdę niszczy nasz związek. To, co niszczy nasz związek, to obojętność. I w momencie, kiedy dowiadujemy się, że nasz partner zdradził, to powstają w nas bardzo wysokie emocje. I dobrze jest wiedzieć, że najczęściej nie są one dobrym wskaźnikiem, by od razu tu i teraz reagować. Gorzej jest właśnie, gdy jesteśmy tak zobojętnieni, że właściwie wszystko nam jedno. I to zdrada może być dla nas początkiem odbudowy naszej relacji, ponieważ za nią kryją się niespełnione potrzeby. I po tym pierwszym emocjonalnym, bardzo emocjonalnym momencie warto jest się zastanowić, usiąść samym ze sobą i przemyśleć, czy ja naprawdę chcę być z tym człowiekiem. Dotyczy to także i drugiej strony, tej strony, która zdradziła. Jeżeli zdrada wypłynęła, to co mam dalej zrobić? Czy te potrzeby, które realizowałam bądź realizowałam po drugiej stronie, czyli z osobą trzecią, są jeszcze do odbudowania w tym obecnym związku, które mam? Wiedzcie o tym, że ludzie najczęściej rozpadają się, albo dokładnie rozpadają im się związki nie z powodu zdrady, właśnie z powodu obojętności. No więc dobrze, co zrobić, kiedy dowiadujemy się o zdradzie, a chcemy ten związek kontynuować? Tak jak już wcześniej powiedziałam, najpierw usiądź sam bądź sama ze sobą i przeanalizuj, czy mimo tego bólu i krzywdy, którą doznaliście, jest moment i czas na odbudowę. I najważniejsza jest pierwsza rozmowa. Dokładnie starajcie się usłyszeć, co było przyczyną tego, że wasz partner albo wasza partnerka skorzystała z takiej okoliczności i was zdradziła. I wsłuchujcie się dobrze w to, co płynie między słowami. Kiedy słyszycie, że nie miałeś dla mnie czasu, to znaczy, że zabrakło waszej uważności. Kiedy usłyszycie, że bo ty nigdy nie byłaś dla mnie ciepła, to za tym kryje się poczucie bezpieczeństwa i uważności z waszej strony. Nie doszukujcie się, dlaczego mi to zrobiłeś. Doszukujcie się, co takiego wpłynęło na to, że zabrakło was w tym całym, w tej całej relacji. Kolejną bardzo istotną rzeczą to jest fakt, byście nie przegadywali tej pierwszej rozmowy. Nie ma takiej reguły, że powinno to trwać pół godziny, godzinę lub dwie, ale absolutnie nie cała noc. Absolutnie nie cały dzień, jeszcze jeden dzień. Im dłużej to trwa, tym większe jest maglowanie i tym samym ucieczka od tego, co... Nie tyle ucieczka, ale odejście od tego, co było istotnym. Czyli co takiego wpłynęło na to, że zabrakło nas w tej relacji. I tu dobrym momentem jest, jeżeli macie dzieci, by zaprosić czy poprosić przyjaciół albo dziadków, by na chwilę zabrali te dzieci z domu, byście mogli spokojnie ze sobą porozmawiać albo gdzieś wyjechać. Byście mogli na nowo zrekonstruować całą relację. I proces odbudowy jest bardzo długi. Już kiedyś mówiłam, że zawodu, zdrady nie da się zapomnieć.
natomiast można ją wybaczyć i na nowo budować. To długi proces. Jeżeli nasz partner powiedział, że w naszej relacji zabrakło mu naszej uważności, to właśnie czas jest na to, by tą uważność przekierować na naszego partnera bądź partnerkę. Ważnym jest, by po pracy, gdy wracamy do domu, na nowo skierować swoją uważność na partnerkę. Tak kobiety lubią rozmawiać o codzienności, o tym, co im się wydarzyło w pracy. Bądźcie żywo zainteresowani. Nie tylko przyjaciółki są od tego, żeby przegadywać, co się dzisiaj wydarzyło z szefem, ale ty jako partner też to powinieneś robić. I odwrotnie jest dokładnie tak samo. Zapytaj się, jak się czuje, jak mu minął dzień. Bądź nim żywo zainteresowana. Pamiętajcie też, że ważny jest wasz ubiór codzienny. Nie to, że fantastycznie wyglądacie, kiedy wychodzicie z domu i stroimy się praktycznie my jako kobiety dla innych kobiet i dla osób, z którymi współpracujemy. Natomiast w domu też miej wygodną, ale ładną sukienkę. Miej delikatny makijaż. Zacznij na nowo podobać się swojemu partnerowi. I moi drodzy panowie, dresy są fantastyczne, ale nie takie powyciągane. I naprawdę brudna koszulka nie jest tym elementem, który rozbudzi w nas zmysły. Kolejną istotną rzeczą są nasze wspólne, dokładnie wasze wspólne, wycieczki i wyprawy. Wygospodarujcie sobie weekend tylko dla samych siebie. Znajdźcie czas na to, żeby iść do kina. Ja wiem, że obecnie każdy z nas ma Netflixa czy HBO i kino w domu. Natomiast istotne jest wyjście do kina. Może nie aż tak istotny film, co wyjście do kina. Jakiś piknik na chociażby w takich pięknych okolicznościach, jak jesteśmy tutaj. Na nowo wychodźcie z domu i bądźcie ze sobą razem. Moi drodzy, pamiętajcie, że wychodzenie ze zdrady jest długim procesem. Stąd jeżeli musicie dłużej zostać w pracy i się spóźnicie do domu, to poinformujcie o to swoją partnerkę bądź partnera, by ten nie niepokoił się i nie uruchomił w sobie lękowych myśli. Natomiast jeżeli to wy byliście zdradzeni, to proszę nie kopcie głębiej. Nie pytajcie się, czy był w czym ta osoba była lepsza, ani nie doszukujcie się informacji, wiadomości, SMS-ów. Czy to coś zmieni? Nie. Zostaliście zdradzeni. A kopanie w głąb powoduje jeszcze głębsze rany i trudniej z takiej zdrady się wychodzi. I wiedzcie o jednym. Zdrada tak naprawdę to nic innego jak uzewnętrzniony konflikt i rozłam waszego związku. To brak potrzeb, to brak uważności. I z jednej strony dobrze, że wyszła. I bardzo często osoby, które zdradzały, naprawdę nie mogą doczekać się momentu, aż to wyjdzie. Zdradę można naprawić i można na nowo zbudować swoją relację. Więcej na temat wybaczenia zdrady możecie przeczytać na moim blogu annawojtczak.pl. Jeżeli uważasz, że ten film powinien usłyszeć ktoś z twoich znajomych bądź bliskich, to proszę, prześlij mu go. Jednocześnie subskrybuj mój kanał. Pozdrawiam was serdecznie. Anna Wojtczak.